Chciałam się z Wami podzielić jakąś częścią życia. Chcę się przed Wami roztworzyć. Chciałam powiedzieć o ranach. Przez długi, długi czas, już będąc w kościele, jakby nie byłam świadoma tego, że jestem ranna. Przez długi, długi czas w starym życiu, jeszcze przed nawróceniem, czułam się jako ofiara, w mentalności ofiary chodziłam, ale nigdy nie potrafiłam, też nawet po Nowym Narodzeniu, osądzić siebie, że jestem ranna. I gdzieś tak, nie wiem, 3 lata temu, bodajże 2, pamiętam, jak było tutaj w tym kościele głoszone nauczanie przez pastora Agatę na temat ran, na temat trupów w szafach. Ja się nie chciałam z tym zgadzać wtedy. Nie rozumiałam tego, ale gdzieś to we mnie pracowało. Po jakimś czasie jakby zaczęłam się zgadzać z tą prawdą. Zobaczyłam, że jednak chyba jest jakiś problem, że jednak są jakieś trupy, tak, w szafie. I zaczęłam to przynosić przed Boga. I zobaczyłam, że może jestem ranna, tak? Że moja dusza, moje życie wyglądało jak, nie wiem, czy ktoś oglądał Dżunglę. Człowiek, który ściągnął buty, miał tak bardzo poranione stopy. Byłam cała opastrowana. Przyklejałam sobie różne plastry. Zawsze gdzieś uśmiech też przyklejałam przed kościołem. Aż do pewnego czasu, jak zobaczyłam, że bardzo blokuje mnie to w relacjach z ludźmi. Ja wielokrotnie przychodziłam do ludzi, przepraszałam ludzi, sama nie wiedziałam dlaczego. I dalej nic się nie zmieniało. Wiedziałam, że jest jakiś problem. Przepraszałam ludzi, ale tak naprawdę nic się nie zmieniało. I znów zaczęłam z tym przychodzić do Boga. Zobaczyłam któregoś razu, że poczucie winy, w którym żyłam, a z którym nie zrobiłam porządku, blokowało mnie przed osądzeniem samej siebie i nazwanie się, że jestem ranna. Byłam w taki sposób oszukiwana, że nawet jeżeli ktoś mnie zranił, ktoś, nie wiem, nie dotrzymał słowa, ktoś coś powiedział na mnie i czułam się zraniona faktycznie, nie potrafiłam tego powiedzieć, dlatego że poczucie winy powodowało we mnie to, że na pewno to jest moja wina, więc ja będę się w ogóle utożsamiać z tym, że ktoś mnie zranił, tak? I tak pozwalałam siebie ranić, przyklejałam sobie plastry. I któregoś razu, pamiętam, pastor Artur miał takie nauczanie o tym, że większość chrześcijan jest taka nijaka. Że wielu, powiedzmy, nie potrafi się wyrazić. No i znów ja też jakby zaczęło to we mnie pracować. Ja pamiętam, pastor powiedział takie słowo, no wyraź się. I we mnie to uderzyło tak, że zapadłam się sama w siebie. Zobaczyłam, że mam bardzo dużo gdzieś pragnień, marzeń, gdzie po prostu boję się zacząć to realizować. Boję się być sobą, z uwagi też na rany. I odszukałam sobie takie jedno małe tam pragnienie, które siedziało we mnie tak z 10 lat, powiedzmy. I zawsze się bałam wyrazić, bo pragnienie zaczęło się, kiedy byłam w świecie. Powiem jaśniej, tatuaż. Kiedy przyszłam do Boga, uznałam, że to już jest takie niepoprawne, więc nie będę tego robić. Ale gdzieś to cały czas trwało, tkwiło we mnie. I w końcu wtedy, kiedy usłyszałam to słowo, wyraź się, to postanowiłam, no dobrze, no chcę tego, wyrażę się. Może w końcu to już się skończy, tak? Jakieś wracanie do pragnienia, które chcę, a nie realizuję. I pamiętam, kiedy podjęłam decyzję, że sobie dokończę, pojechałam do człowieka, umówiłam się z nim. I pamiętam, kiedy weszłam tam do niego, od razu zaczął do mnie mówić Bóg. Zaczął mnie pytać, mówi, jak znosisz ból? A ja mówię, no,
No wiesz, no urodziłam dziecko, no to taki ból, no to przeżyłam, tak? On mówi, no okej, ale jak znosisz ból? No nie wiem, no najwyżej to jak coś, to ucieknę. On mówi, ale podjęłaś decyzję, przyjechałaś. On mówi, no tak, podjęłam decyzję. Zaczęliśmy, po 15 minutach ja już nie mogę wytrzymać, ale mówię, no co, nie przyznam się do żadnej słabości, tak? Jestem silna, twarda. Ja już zaczynałam brakować tlenu. Musiałam stanąć w prawdzie. Mówię, przerwijmy, bo boli mnie, tak? Doszłam do siebie. Dla mnie to było trudne, bo przed obcym człowiekiem przyznałam się do słabości. W kościele się w ogóle nie przyznawałam do wielu słabości, że gdzieś jestem słaba. Zawsze chciałam być zaplastrowana, silna. Mimo, że bolało. I kiedy już skończyliśmy, wyszłam stamtąd i miałam taką jedną wielką ranę, tak, na plecach. I kiedy wsiadłam do pociągu, żeby jechać, usiadłam na siedzeniu i w tym momencie usłyszałam, jak Duch Święty do mnie mówi, ale wiesz, jutro się będziesz widzieć z kościołem. Będziecie się witać, przytulać. Ja mówię, wiem. Popłakałam się, w ogóle tam się wtedy nic nie liczyło dla mnie. Pamiętam, jak człowiek jakiś naprzeciwko patrzył, co się ze mną dzieje. Następny dzień w niedzielę, kiedy trzymałam klamkę, żeby wejść tutaj, mówi, pamiętasz, będziecie się teraz widzieć, będziecie się przytulać. Jak ty będziesz reagować? Przez rany? Czy dobrze się kochacie, że jesteście rodziną? Ja pamiętam, że ja w ogóle nikomu wtedy nie powiedziałam, co miałam. Pozwoliłam się klepać po plecach, ściskać. I ja zobaczyłam, że w tamtym momencie w praktyczny sposób przeżyłam, co to jest mieć ranę, odsłonić ją i pozwolić, żeby Kościół cię przytulał, tak? W przenośni. Wiecie, po tym wszystkim w ciągu 3 dni te rany zaczęły się goić szybko. W ogóle nie spodziewałam się tego. Pozwoliłam, żeby Kościół zaczął klepać mi po ranach, tak? I wiem, że to jest bardzo ważne. Ja w taki sposób, to w taki praktyczny sposób tego doświadczyłam, tak? Ale wiem, że rany to jest coś okropnego. Jeżeli człowiek jest ranny, nie staje w prawdzie, nie mówi, że no tak, ona mnie zraniła, on mnie zranił. To blokuje cię na relację z Kościołem. Wiecie, to doświadczenie też otworzyło mnie na was. Gdzieś byłam poraniona, tak? Nie miałam jako dziecko, nie miałam takich bardzo bliskich relacji w domu. Wiem, że to się też przeniosło tutaj. Gdzieś byłam z wami albo na dystans. Chyba do pewnego czasu, w listopadzie, robiłam tatuaż. To rok wstecz nie zawsze pozwalałam, żeby ktoś wszedł tak głęboko, jakby mógł wejść, albo jak chciał wejść. Zawsze go gdzieś blokowałam albo uciekałam. To była moja najlepsza taka metoda. Pamiętam właśnie po tym już, jak zagoił się, tak? Rany się na plecach się zgoiły. Zaczęłam pytać Boga w ogóle, a po co mi jest ten człowiek? Na przykład po co mi jest pastor? Po co mi jest brat czy siostra? A on mówi, no bo widzisz, bo ja się przejawiam przez Kościół. I w ogóle Duch Święty zaczął mi mówić, przez niego będę się manifestował w Twoim życiu jako ojciec. Brakowało mi czegoś w ogóle. Wiem, że przejawy, takie małe gesty, to gdzieś zapełniało jakieś braki. Później zaczęłam doświadczać jeszcze głębszych, prawdziwych przyjaźni. Jestem Twoim przyjacielem. Doświadcz mnie. Teraz, jak wiecie, niedawno pojawił się człowiek w moim życiu. Bóg też się manifestuje przez niego. W ogóle dziury mi się zapełniają. Kocham was. Cieszę się, że jesteście w moim życiu i mam zamiar się roztwierać coraz bardziej, żeby mi się rany goiły szybko.